Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Kontynuujemy serię Cywilizacja 3. Gramy na poziomie trudności Emperor Irokezami. Jest rok 1305. Anglicy ostro idą teraz w wojsko, ale Aztekowie w ostatnim odcinku ponownie im wypowiedzieli wojnę. Nie wiem, czy atakują, czy nie atakują. Nie za bardzo widać, żeby atakowali. Tu sobie ustawimy jak zwykle produkcję jak najwyżej. No i w przyszłej turze mamy już nacjonalizm, więc będziemy mogli zmieniać muszkieterów na riflemanów, strzelców, tak? Nie pamiętam, czy oni odpływają. Jedni chyba przypływają. Jedni chyba przypływają, drudzy odpływają. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Chyba albo ci przypływają, albo ci przypływają. No dobra, nie ma się nad czym zastanawiać, jedziemy dalej. Jedni odpływają. No. A ci będą przypływać. Nacjonalizm odkryty. I teraz bierzemy Steam Power. Aha, ciekawe, czy Anglicy mają już Steam Power. W każdym bądź razie, jeśli go odkryją, to już krzyżowców nie będą mogli dostawać. Bo to powoduje już przeterminowanie krzyżowców. No i tutaj będziemy, jeśli będziemy mieć węgiel, mam nadzieję, że będziemy mieć, to będziemy budować koleje. I to będzie wielkie usprawnienie, bo mając koleje, to możemy się dużo łatwiej bronić. Dobra. Salamanca Bank. Salamanca Bank. Weźmy sobie tych riflemanów kilku. Trzeba tu pozamieniać. Właśnie nie wiem, czy tych pikemenów będziemy zamieniać na riflemanów, ale chyba nie, bo to będzie bardzo duży koszt. Także riflemanów byśmy sobie tutaj wszędzie pozamieniali, a tych pikemenów wysyłali tam, gdzie jest najmniejsza produkcja, do ulepszania, do przyspieszania budowy, rozwiązywania jednostek w ten sposób przyspieszania budowy. Dobra. Grand River Cavaleria. Teraz idziemy w Riflemanów. Całą parą. Patrzmy, jaki jest koszt zamiany muszkietera w riflemana. 60, sporo, ale trzeba to zrobić. Przynajmniej tutaj na granicy. Tak, tutaj też po jednym. Tak.
mieliśmy tutaj tych drugich muszkieterów. Też zamienili na riflemanów tu i tu. I zostało nam dwóch do ulepszenia. To może jednego damy tu. Odmieni, żeby pilnowali mi tam koników, a drugiego damy jeszcze tu. Dobra. Fajnie. Teraz sobie muszę popatrzeć, ile mi zostało muszkieterów, żeby wiedzieć, ile pieniędzy jeszcze muszę mieć. Muszkieterów zostało, no paru zostało, 8, a więc musimy mieć 8 razy 64, 180, tak? To sobie tutaj ustawimy na razie na 0. Idziemy działem na południe. No, robotnicy się zmienili, swój wygląd w epoce przemysłowej, oprócz barykad. Tutaj możemy sobie spokojnie coś zrobić, zresztą ty jesteś tu sam. Popatrzmy jeszcze w 6. Mutual Protection Pact. To nas nie interesuje. Police Officers. To jest dobre. Police Officers. A Civil. Potrzebujemy Replaceable Parts. Żeby mieć inżynierów. I później po tym pójdę albo w fabrykę, albo tutaj właśnie w Replaceable Parts. Dobra, zacznijmy może, co tu mamy w ogóle. Niestety też tu nie ma produkcji. Może zacznijmy od drogi. Tak, żeby mieć szansę w razie czego ucieczki. Tu mamy zbudowaną barykadę. Ci wciąż mają zero kultury, więc nasz nacisk na nich jest duży. My się stąd ewakuujmy. Będziemy robić tak, tak. Ciebie pomijmy. Tego elitkę dajmy tu. Tak.
się na Guerrilla, ale to trzeba mieć właśnie replay sobie, więc to jeszcze daleko do tego. Może nie tak bardzo daleko, ale też no, trochę to zajmie. Najważniejsze, że już mamy Riflemanów, także oni nam tak szybko tych miast teraz już nie zdobędą. Jesteśmy zabarykadowani. Aztekowie są słabi, natomiast Anglicy o dziwo są no teraz już średni. Ale zaraz będą spadać w tym rankingu. 4, zresztą oni są w demokracji. Co oni mogą? F8. Zaraz tu będzie przyrost. Za to nie wiem, czy Aztekowie przeżyją, jak im tam zaczną Anglicy wylądowywać. Ale powinni dać sobie radę z obroną swoich ścisłych miast. No i mamy 64 aprobaty i to jest najlepszy wynik. Tamci mają już dużo kwasu przez to, że mają ofensywne wojny. Dobra, kończymy turę, patrzymy co dalej. Podpałkę jednego Riflemana. Uniwersytet w Sand Regis. Mamy uniwersytet, to teraz sobie zrobimy bank. Świetnie. Rośnie i weźmiemy sobie elitę kawalerię i atakujemy tego Riflemana. No niestety, znowu poległ. Bierzemy następnego. Szkoda, bo to była elita. Ten uciekł. No niedobrze się zaczyna robić. Bierzemy elitę następną. Nie czekamy. No, dość. Ale nie za bardzo to poszło po naszej myśli. Bardzo to poszło po naszej myśli. Tak, tak. Tak, tak. Nie. Wy się zamieńcie z muszkieterem.
przeżyłeś. No i was podmieniamy również. Czyli w następnej turze musimy mieć 180 plus. Czyli 120 musimy mieć co najmniej o. Tak byśmy zrobili, bo tu już jest za mało. Tak byśmy zrobili. Będziemy widzieć, kto ma węgiel, by robić tory. Anglicy albo mają jeszcze nieodkrytą tę technologię, albo, co bardziej prawdopodobne, węgla nie mają. Wydaje mi się, że oni węgla nie mają, bo technologię to już chyba raczej mają. No zobaczymy. Anglicy, demokracja, ale oni niedługo będą przechodzić w faszyzm, mi się wydaje. Zazwyczaj komputer lubi faszyzm przechodzić. Z jednej strony to jest dobre, bo dużo tych jednostek produkujesz za cenę populacji w mieście, ale z drugiej strony masz słabe dosyć nakłady na naukę. No i jeśli nie masz odpowiedniej liczby pól żywności, no to szybko spada taka populacja miast. Tak, popatrzmy, czy coś tu nowego. No już tutaj się tak jakbyśmy lekko odbili od tego dna. Czytelnictwo 56. Anglicy pewnie nas prześcigają. Fajnie byłoby, gdyby to miasto przeszło w nasze ręce. To by było super. Wtedy byśmy sobie tutaj szybko zrobili bibliotekę. I to pole byłoby już nasze wtedy. No i dodatkowo oni by nie mieli tego pola z kością słoniową. No tutaj tak pół na pół budujemy. Trochę ulepszeń miejskich, trochę jednostek. Powinno wystarczyć. Tej kawalerii trzeba trochę porobić, żeby tutaj uzupełniać te straty. No niestety teraz stracimy te jednostki kawalerii na tych strzelcach. Dobra, lecimy z następną turą. Oho,
będzie łatwiejsza do pokonania niż strzelcy. Dobra, pójdźmy w tę kawalerię na razie. Bo nie ma czasu do stracenia. Zobaczmy tylko, co tu się dzieje. Dobra, to by była kawaleria potrzebna. Marketplace Woka. Mamy marketplace, jest duże zadowolenie. I teraz byśmy coś poszli dalej. W kulturę, tak aby wywierać nacisk na sąsiada jeszcze większy, czyli uniwersytet. Bardzo dużo tur, no ale trudno. Może przyspieszymy za pieniądze. Ludzie nas kochają, chcą ulepszać nasz pałac. To tutaj sobie zrobimy połączenie. No i trzeba atakować te jednostki, tylko to zrobimy tak. No tu mam niestety... Ile ja mam tych kawalerii w ogóle? No, nie za bardzo one są zdrowe. To jest ból, bo one mi mogą... Tu mamy dobrą, dobra. Jedną pokonamy. Świetnie. Tak, teraz ty drugą. Dobra, udało się. Fantastycznie. Tak. Ciebie musimy też kawalerią. Tylko czy my uciekniemy potem? A to się najwyżej strzelca da jednego. Kawaleria ta. Elita musi pójść. Myślę, że damy radę. Fantastycznie. No i... Tu już nie dojdziemy, to musimy iść tu. A wy pilnujcie tutaj dostępu. Dobra. Jedziemy działkiem. Wy się ufortyfikujcie. Wy tutaj przyspieszcie barykadę. Robimy fortecę, potem robimy barykadę. No jest. No i tutaj robimy... Aha, tu się możemy przestawić. Okej.
pozostałe jednostki muszkieterów. Tu. Tu. Będziemy widzieć, gdzie na mapie jest węgiel. A jeśli będziemy mieć węgiel, będziemy mogli budować tory. Anglia dalej, demokracja. Sprawdźmy, co tam u Azteka słychać. Czy on ma jakąś technologię? Free artistry. Ale to nam kompletnie niepotrzebne, bo ten cud to on już jest wybudowany. Tego, o ile pamiętam, Free Artistry, tak, bo to jest Shakespeare Theater, to jest wybudowane, F7. Po co on w to poszedł, to ja kompletnie nie wiem. No jak widać, nie do końca ten komputer jest bystry. Tylko to Azteka spowalnia, ale to już nie nasz problem. To już nie jest nasz problem. Już tutaj widać takie leciutkie załamanie u Anglików, u nas leciutki przyrost i oby tak kontynuować non stop. Dobra, kończymy turę i patrzymy, co się dzieje. Niedobrze. Jeden strzelec poległ. Bardzo niedobrze. Kataraukus Bank. Musimy jak najszybciej strzelca tam podesłać. Jak najszybciej musimy tam podesłać strzelca. Jak to zrobić? Dobra, nie ma na co czekać, ty musisz iść tam. Mam nadzieję, że nam tu nie wylądują szybko. Kawaleria 4 na 4. Bierzemy tę kawalerię, bo tutaj jest kawaleria chora. No nie wierzę, no naprawdę, jak ten komputer oszukuje, to jest po prostu niemożliwością. Na swoją korzyść, jak oni oszukują. To musimy następnego zadać. Dobra, ty tutaj już się nie wrócisz, to musimy go tu dać. Ty się musisz ufortyfikować, ty też. Tu budujemy barykadę.
No dobra, ufortyfikuj się. Ufortyfikuj się. Ty na południe. Czyli oni nam tu teraz atakują. Co, a nie co? Musimy cię stąd zabrać raczej. Tylko jednego Rifelmana. Dlatego musieliśmy stąd wziąć jednego. Robi się niewesoło. Cztery tury. Tak to nie możemy zrobić, bo nie mamy funduszy. Ci Anglicy mają jeszcze tyle tego zadowolenia, te cudy im tam dają dużo. Cuda. Tutaj atakują Azteków. My sobie pójdziemy tutaj dwa ruchy i zbombardujemy tutaj tego kolegę. No właśnie. Sobie poczekaj rundkę. Ty idziesz na południe. No dobra, zdążycie to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzy tury.
Ciekawe, co się tam wydarzyło. Czyżby Aztekowie im tam wylądowali? Ale kwaśne biblioteka. I w ale kwaśne teraz co byśmy sobie zrobili? Przydałoby się granaty. Żeby szybki wzrost był mieszkańców. Rifleman w Salamance. Rifleman w Salamance. I tutaj byśmy sobie wzięli... Dalej Riflemanów bierzemy. Tam musi być po trzech. Po trzech Riflemanów tam musi być. Centralia Marketplace. Wy nie macie akweduktu, więc trzeba wam zapewnić akwedukt. I wtedy będziecie mieć żywność. Dobra. Ten się zwinął wreszcie. Gdzie to działo zostawić? Czy tu, czy tu? Może dajmy tu na razie. Ten nas tu będzie bombardował i czekał na okazję, żeby zaatakować. To może jednego jednak przenieśmy tu. Przenieść czy nie przenieść? Kurczę, no i tak źle. Tutaj będzie słabiuteńka obrona wtedy. Dobra, zostańcie. To jest ważniejsze miasto. To jest ważniejsze miasto, bo tutaj jest słoń. Poza tym tu jest kultura, która wywiera nacisk na, Oporto. Zresztą my już tu jesteśmy blisko. Dajmy ciebie tu. Czekaj. Fikuj się. Ty na południe idziesz. Jak najszybciej. Dwie tury. Ciebie czeka niespodzianka w postaci działa. Niestety spudłował. Musimy sobie wziąć tę kawalerię elitę.
fatalnie. No i znowu ani nie uciekł, ani nic. No masakra, ani mu jednej krateczki nie odebrał. No, to nie zabita, no ale... Wreszcie. Ale też to idzie w piach. Raz, dwa, trzy. Ty musisz się cofnąć tu na razie, na jedną turę. Dobra. Ty idziesz tu. Czyli mamy trzech. Jednego sobie przestawimy tu. No szwankuje brak wybudowania fortecy. Byłoby może trochę łatwiej, nie? Z tą fortecą tutaj. Ale jakoś jeszcze dajemy radę. Resztkami sił. No dobra, to was wszystkich zabieramy już na północ. Jeśli będziemy mieć węgiel, to będziemy robić koleje od przyszłej tury. Cztery. Wielkie dzięki za obejrzenie odcinka i zapraszam na następny. Trzymajcie się, cześć.